3, 2, 1. Siemano, zwariowany wariat. Dzisiaj planujemy sobie zrobić najlepszego pranka na wojanie z balonem pełnym gluta na polskim YouTube. Tak, lepszego pranka po prostu nigdy nie było i nigdy nie będzie. A przynajmniej taki jest plan. Sam koncept jest mega ciężki, aby zrobić genialnego pranka, no to wiecie, to nie może być ustawione. Wojtek gdzieś tam sobie śpi, a my tutaj właśnie próbujemy kminić, jak zrobić genialnego pranka. I mega się boimy, że to będziemy nagrywać z tydzień, no bo żeby znaleźć idealny moment, no to nie da rady, no panie, no nie da rady. Więc nie wiem, czy jeszcze na tym wyjeździe, czy w ogóle już w domu zrobimy tego pranka, ale na pewno będzie w tym filmie. I na samym wstępie pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę. Jak będzie 5000 łapek, to zrobimy jakiegoś kolejnego niesamowitego pranka. A także pamiętajcie o zasubskrybowaniu tego kanału. Niedługo dobijemy 250 000 subów, więc myślę, że teraz jak walniesz subika, to jest pozycja obowiązkowa. No weź kliknij teraz subika, tutaj jest tyle szalonych filmów. Każdy poniedziałek, środa oraz piątek o godzinie 19 naprawdę na ciebie czeka mega bomba, więc walnij w suba, dzwoneczek, żeby cię nic nie ominęło. I jak napiszesz komentarz będąc subskrybentem, to ci przypnę serduszko. Jak już zasubskrybowałeś ten kanał, to zaraz pokażę ci, jak będzie wyglądał balon, który napełnimy glutem i potem to wszystko wyleje się na Wojtka. A my teraz lecimy do naszego domku, pokażemy wam balon, co jak wszystko wygląda i lecimy z tematem. Tak się prezentuje nasz balon, on jest naprawdę byczy, spójrzcie tylko jak jest po prostu wielki. Chciałbym go wypełnić glutem oraz powietrzem, żeby on takich rozmiarów był, po czym to wszystko pękniemy nad Wojtkiem. Nie wiem jeszcze gdzie, ale chciałbym gdzieś na dach wejść i po prostu jak on się będzie wylegiwał, to po prostu pyk, pyk, doć i patrzcie jak on jest duży na samym początku, mimo że tutaj w ogóle się jeszcze nie rozciągnął. Ten balon końcowo chciałbym, żeby był co najmniej z 4-5 razy większy, więc on naprawdę będzie gigantyczny, słuchaj, gigantyczny balon. Dobra, wywalmy go sobie gdzieś tam, siema. A my teraz idziemy szukać idealnego momentu na pranka. Siemaneczko, znów to jest jakiś trzeci dzień nagrywek, nie macie pojęcia jak ciężko jest znaleźć idealny moment, żeby Wojtek po prostu się gdzieś położył. Ja bym miał możliwość wylać na niego tego gluta z balonu. To jest jakiś dramat, naprawdę. Zresztą jestem w ogóle w innych ubraniach, co widać. Ale słuchajcie, jako że teraz nagrywaliśmy właśnie w ogródku rzeczy, tam są jakieś kartony, powiecie, nie wskocz do złego mystery boxa, to Wojtek sobie stwierdził, że skoro jest ładna pogoda i spoko trawka, to można sobie poleżeć. W sumie jak u mnie jest, to bardzo często tak robi. I w sumie to może wyglądać jak ustawione, ale on naprawdę tak lubi robić, bo uważa, że zawsze jest nieopalony. I on sobie, słuchajcie, tutaj spokojnie leży, jak gdyby nigdy nic. Na całe szczęście gdzieś tam budują ulicę, więc jest głośno, więc ten cwaniak nas nie słyszy. Widzicie? Nie reaguje zupełnie. I to jest, słuchajcie, ten moment, kiedy ja pójdę na górę, zrobię balona pełnego gluta i z tego balkonu, słuchajcie, zrzucimy na Wojtka ten balon, ale będzie się działo! Tu jest, słuchajcie, balkon, tu jest Wojtek i naprawdę, słuchajcie, będzie się działo, wy już wiecie, co jest grane. To teraz lecimy do łazienki zrobić balon pełny gluta. Słuchajcie, teraz przed nami naprawdę ciężkie wyzwanie. Musimy zrobić drugiego tak dużego balona, tylko że ten jest pusty, tak? A my musimy zrobić różowego, z różowym slime'em. To będzie ważyło jakieś 15-20 kg, więc naprawdę, kurde, będzie grubo. A teraz chodźcie do łazienki. Ale byk! Mamy torebeczkę ze slime'em, mamy też naszego balona. Maciek oczywiście będzie mnie nagrywał. A ja wchodzę do wanny i zaczynamy zabawę, słuchajcie, bo to naprawdę będzie się działo. I mam nadzieję, że Wojtek w ogóle się tak szybko nie obudzi. Dobra, napełniamy tego cwaniaka. Mam nadzieję, że on się będzie pompował tą wodą, że on będzie rósł. Ej, ile on tej wody ciągnie, stary, widzisz to? Dobra, leć wodo, leć. Ej, tego jest dużo. No, coraz więcej tak, jakbym chciał sobie zrobić kąpiel, ale tej wody nie ma w sumie w wannie. Tego jest naprawdę dużo. Wow. Słuchajcie, tu póki to jest 5 litrów mniej więcej wody, i myślę, że napompujemy sobie jeszcze trochę. Potem do tego wszystkiego jeszcze wsypiemy glidy slime'a oraz napompujemy to, żeby to było duże. Myślę, że tak do 7-8 litrów to napompujemy i będzie super. Ej, to jest naprawdę ciężkie, to jest bycze, duże, patrz jak to położę. Stary, patrz, ale kozackie. Dobra, tak czy inaczej, słuchajcie, teraz musimy do tego wsypać jeszcze glibi slime'a, wszystko to wymieszać oraz dopompować jeszcze powietrze. Jakie to jest głupie, naprawdę. Patrz, jakie to jest śmieszne. Ej, jak to fajnie pachnie. Tak jagodowo, czarnoborówkowo, naprawdę fajne. Już zazdroszę trochę Wojtkowi, że on będzie cały w tym slime'ie. Ale teraz naszym zadaniem jest to wsypać i potem jeszcze wymieszać. Oj, to będzie trudne. Jeszcze trochę sobie wsypiemy, dobra. Okej, okay, myślę, że tyle starczy, bo jest ponad 100 gram tego glibiego. Teraz jeszcze to musimy umyć, żeby to mnie nie obkleiło. I cały nasz balon zrobił się taki ciemniejszy, dlatego że ten glut mimo wszystko w środku jest fioletowy. Teraz naszym zadaniem jest to jeszcze napompować powietrzem, po czym oczywiście to wymieszać, żeby to był faktycznie taki glut, prawdziwy glut. Dobra, dawaj tego całego bardzo. Dobra, trzeba to trochę wymieszać, więc mieszamy tego cwaniaka, ale to jest śliskie, dziwne i w ogóle jestem cały mokry przez to, ale okej, okay, słuchajcie, czego nie robi się dla udanego pranka? Do czego się nie robi dla pranka? No. Dziwne. I teraz przed nami najgorsze wyzwanie. Jak to napompować, to ja nie mam pojęcia, kiedy tu jest, słuchajcie, kilka kilo gluta.
Okej, okay, myślę, że tyle wystarczy. Nie chciałbym, żeby on też teraz pękł, więc może ja go tylko zawiążę i będzie super. Tylko jak go teraz zawiązać, jak on jest taki byczy? Panie, pomocy! Pomocy! Jeśli ktoś z was chciałby pomóc przy tym, to napiszcie w komentarzu, ja chcę! A ja wam przypnę serduszko i może się dogadamy. Nie, nie, to się nie stanie. Ej, stary, jest trochę lipa. Co z tym teraz zrobić? Zrobiłem dziurę w tym. Stary zawali, wszystko pęknie, nie, czekaj. Patrzcie, jak on się prezentuje, on jest naprawdę byczy. Teraz ja z nim wychodzę. Jeśli to się rozleje tutaj, gdzieś po domu, to po prostu mama mnie zabije na miejscu. Nie, to w ogóle nie ma wtedy szans, żebym ja w ogóle w tym domu jeszcze mieszkał choć przez chwilę. To jest naprawdę duże, to jest naprawdę ciężkie i to jest naprawdę niebezpieczne. Ale pamiętajcie koniecznie o zostawieniu łapeczki w górę, bo jeśli będzie 5000 łapek, to będzie kolejny taki szalony film. To jest najbardziej niebezpieczna rzecz, jaką niosłem kiedykolwiek w tym domu i chyba w życiu. To waży z 10 kilo ponad. Jest wielkie jak cholera. Ale czego się nie robi dla widzów? Jaki glut. O kurde, ej, się cykam. Trochę się cykam, ale będzie dobrze. Uwaga. 3, 2, 1. Łooo! What the fuck? Co to było? Nie, 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 nawet nie próbuj, nawet nie próbuj. Lecimy go zobaczyć. Co to było? Co to jest? To nawet nie jest glut. Co to jest? To jest glibi glitter, stary. O, ale ty przesadziłeś teraz, wiesz? Teraz ja się kręcę, nie, nie. Uspokój się, uspokój się. Mam kamerę, uspokój się. A tam jest w ogóle, stary, druga kamera, jakbyś nie wiedział. Ej, ale to bolało aż. To bolało? Serio? Aż tak? Bo jak tak upadało, to bolało, no. Patrzcie, ile tego tutaj jest. Kiedy ty na to wpadłeś znowu? Stary, to był mistrzowski plan. Miał być koniec pranków glutami. Nie, 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 nie. Słuchaj, ja ci powiem tak, byliśmy w Bułgarii, prankowałeś mnie, ja mówiłem, że to nie jest koniec. Ja mówiłem, przyszliśmy, słuchajcie, nagrywać dzisiaj, tu są ślizgawki, tam są, słuchajcie, kartony, a tu jest Wojtek oblany glutem. Jak a się tutaj bawi? Będzie Abra oblany glutem. No nie! Ja jestem zaskoczony, że to, słuchajcie, tak się udało. Patrzcie, ile tego tutaj w ogóle jest. No, ale przesadziłeś. Jakie to jest kozackie, jakie to jest satysfakcjonujące. Stary, musimy filmów z tym zrobić koniecznie więcej, bo to był najlepszy film na tym kanale, musisz przyznać. Jakie to jest przyjemne! No przyjemne nie było, jak na mnie spadało, wiesz, wiesz? No jeszcze się, nie, nie. Dobre, 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 panie, to było mega hardkorowe i mega kozackie. To jest, słuchajcie, gwóźdź naszego programu. Nagrał, powiedz, że nagrał, powiedz, że to się nagrywało. Całe plecy, Wojtek, w tym, lol, patrzcie. Ja nie mogę. Patrzcie, on jest cały w tym, absolutnie cały. Tutaj za uchem, ile ty tego masz w ogóle, lol, człowieku. Przecież tutaj, zobacz, to jest cały trawnik od tego. Ej, naprawdę, cały trawnik w tym jest. Tu jest, słuchajcie, nasz balon. Pokaż tego balona. O kurde, to jeszcze w środku jest, fuj. Jakie to jest satysfakcjonujące, nie? Tutaj całe to jeszcze uwaliłem, stary. Ja takiego gluta w życiu nie widziałem. Ja też nie, stary, nigdy się tym nie bawiłem. A tutaj proszę, taki prank właśnie z takim oto glutem. Jeśli chcielibyście basen może takiego gluta, to czemu nie? Spodziewałem się, że zrobisz coś, jakiegoś kolejnego pranka, ale z normalnym glutem, ale nie taki. Poza tym chyba nie spodziewałeś się, że będę ci takiego, stary, gigantycznego balona zrzucał na łeb, co? To jest naprawdę satysfakcjonujące. Ej, to jest mega fajne. Tylko szkoda, że, słuchajcie, cały trawnik uwaliłem. No lol, patrz, ile tego tu jest. Więcej, 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 jak chcę się tym bawić. Weź to zbierz, weź to zbierz. Ty, to jest przyjemne nawet. Tutaj, słuchajcie, jest nasz statywik. Całe szczęście, że Wojtek go w ogóle nie widział. Dobrze, że nie rzucał cienia, bo jakby rzucił cień, to byś mógł to ogarnąć. Ale całe szczęście, słuchajcie, że nie ogarnął. Się bawisz, co się bawisz? Tak ciepło, a to jest takie fajniutkie. Bo widzicie, jaki dobry prank. Yeah. Wojtek jest zadowolony z tego pranka, jak najbardziej. Fajnie, fajnie. Ja się umyję tym glibi slime'em. Więc ja podsumowuję tego pranka jako najlepszy prank na polskim YouTube. Nie wiem, jak ty. Patrz na to, ile tutaj poszło. O nie. Stary, jakie to jest w ogóle śliskie. What? Ej, naprawdę nie chciałem. Dobra, słuchajcie, ślizgamy się. Ło, ale zarąbiste, naprawdę kozackie. Ło, wow, to naprawdę. Ej, to naprawdę, stary, jest kozackie. Ło, patrz na to. Patrzę.
O, niech ślizgnij się w złego gluta challenge. Cały, uwaliłem sobie spodnie, wszystko. Ej, ale taka prośba, nie rób zemsty, co? Ja nic nawet nie będę mówił. Nie znasz dnia ani godziny. Nie znasz dnia ani godziny, woo! Ej, ja się naprawdę dobrze bawiłem dzisiaj, serio, to był dobry dzień. No to jest zarąbiste. Ej, cały w tym jesteś, stary, ty masz to w uchu, na plecach, wszędzie, gdzie się da. Tego. Jeszcze więcej, panie sypi, jeszcze więcej. Tego. Powiem ci, że niecałą torebkę zużyłem. Jak robiłem to w wannie z Maćkiem, to niecała torebka poszła, więc jeszcze będziesz mógł się pobawić. Spokojnie, spokojnie. Największy balon na świecie. Łooo, jakie kozackie. Także dzięki wielkie za oglądanie. Pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę. Jak będzie 5000 łapek, to zrobimy coś podobnego. Może nie kończę z Wajanem, bo nie chcę aż takiej zemsty, ale na pewno będzie się działo. Ja się zemszczę jeszcze, zobaczysz. Pamiętajcie także o zasubskrybowaniu tego kanału. Dobijamy już niedługo 300 tysięcy, co prawda brakuje jeszcze 100 tysięcy subów. Ale niedługo. Zostawcie suba, kliknijcie w ten czerwony magiczny przycisk, żeby nic was nie ominęło. Bo szalone produkty są w każdy poniedziałek, środę oraz piątek o godzinie 19. Tak więc dzięki wielkie za oglądanie. Myślę, że Wojtek dał się sprankować, dobrze się dałeś sprankować, to co? To był całkiem nawet przyjemny prank, ponieważ było gorąco i nie ukrywam. O, dobry prank, możesz mi takie pranki robić w części. Ale tobie dobrego pranka nie zrobię, tobie zrobię najgorszy możliwy prank. Wojtek się cieszy. Cieszę się. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, dobrego dnia i eleczko.